Państwu więcej. Trwają nadal, ale nie chciałem tej kwestii przesądzać, dlatego że ona jeszcze nie jest przesądzona, jeżeli pozytywne decyzje zapadną, bo jak mówię, rozmawiamy również z innymi specjalistami i laboratoriami kryminalistycznymi, ale decyzje, które jeszcze we wrześniu wydawały się być przesądzone i w zasadzie oczekiwaliśmy na złożenie podpisu, oddaliły się. Proszę Państwa, polityka, ja to słyszę. Ja od tych specjalistów, proszę Państwa, za granicą naprawdę słyszę, że są zdumieni tym, jak Polacy wyjaśniają katastrofę, w której zginął prezydent kraju. Niezależnie od tego, czy ktoś z panem prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim sympatyzował, czy nie, tym bardziej, że przecież prokuratorzy są apolityczni i my musimy rzetelnie, profesjonalnie podejść do materiału dowodowego, a nie kierować się innymi intencjami. Ale tak, ludzie, proszę Państwa, patrzą na to z zagranicy. Niemożliwym to jest, jak Polacy wyjaśniają to śledztwo. Jeden pisze o drugim, chcąc go zdyskredytować absolutnie, a przecież tu trzeba rzeczowo polemizować z poglądami, a nie z postacią. I z tego powodu, proszę Państwa, że drugiego dnia po zdarzeniu katastrofy, po zaistnieniu katastrofy, polityka wdarła się do tej sprawy, dlatego jesteśmy w tym miejscu. I jeszcze jedna kwestia, proszę Państwa, może woli wyjaśnienia tego, o czym wspomniałem w zakresie polemiki prawników z decyzją prokuratury o ekshumacji, a może nawet nie tyle z decyzją prokuratury, co sugerowaniem opinii publicznej, a zwłaszcza tym rodzinom, które ekshumacji się sprzeciwiają. Przy absolutnie pełnym zrozumieniu dla tej sytuacji, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, że mówienie o tańcu na tych trumnach, czy jak to się zdarzyło w jednym z pism kierowanych akurat na moje ręce, sugestia, iż Kościół katolicki wymaga szacunku dla ciał, dla zmarłych, no to jest jakby, proszę Państwa, no stawianie czy sugerowanie tezy, że prokuratura chce te ekshumacje przeprowadzić bez szacunku dla ciał, bez szacunku dla rodzin, przecież to jest absolutna bzdura. Jest dokładnie odwrotnie. Też język, jakim rozmawiamy, naprawdę nie jest językiem konfrontacji, ale no, są przepisy prawa, drodzy Państwo. Jeżeli kodeks postępowania karnego nie przewiduje możliwości złożenia zażalenia na te decyzje, to takiej możliwości po prostu nie ma. Jest jeszcze jedna kwestia, drodzy Państwo, zanim powiem dlaczego, która wymaga moim zdaniem wyjaśnienia. Otóż, proszę Państwa, proszę nie mylić ekshumacji z oględzinami i sekcją zwłok. Kwestia złożenia zażalenia na artykuł 210 Kodeksu Postępowania Karnego, która była podnoszona, niestety, jak mówię, ku mojemu zdumieniu także w ustach prawników, odnosi się do treści, do redakcji tego przepisu, który mówi, że prokurator może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu. Proszę Państwa, może, czyli to nie jest dla prokuratora działanie czy czynność obligatoryjna, fakultatywna, a skoro może, to znaczy nie musi. Jeżeli rodzina się nie zgadza, jeżeli rodzina prezentuje inne stanowisko, to nie musi. Tylko ten artykuł 210, drodzy Państwo, trzeba czytać łącznie z artykułem 209, który traktuje o oględzinach i o sekcji zwłok. On się do niego odnosi i ma z nim bezpośredni związek. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, prokurator przeprowadza oględziny i sekcję zwłok. A jeżeli zdarzy się tak, że takiej czynności nie przeprowadził, albo z biegiem czasu, tak jak w naszym wypadku, powstanie podejrzenie jej nierzetelności, jej nieprawidłowego przebiegu, niepoczynienia pewnych ustaleń, to tę czynność musi zrobić. A jeżeli zwłoki są już złożone w grobie, to może je wyjąć. I tak należy ten przepis czytać. Proszę Państwa, gdyby ustawodawca, tak jak to w jednym z komentarzy do decyzji panów prokuratorów przeczytałem,
że czymś nieludzkim, a nawet barbarzyńskim. Powiem Państwu, że słownictwo tu używane naprawdę poraża mnie, ale czymś barbarzyńskim jest niewsłuchanie się w głos rodzin, bo nawet tak banalna czynność jak przeszukanie i zabranie najdrobniejszego przedmiotu daje możliwość złożenia zażalenia na tę decyzję. Zgoda daje rzeczywiście. Ale w przypadku ekshumacji takiej zgody nie przewiduje. Proszę Państwa, ustawodawca gdyby przewidział, to zapisałby w kodeksie postępowania karnego. Ja z wielką uwagą, atencją, naprawdę rozumiejąc powagę sytuacji, sam będąc w trudnej sytuacji, podejmując taką decyzję, przeczytałem różnego rodzaju listy otwarte rodzin. Ja naprawdę doskonale, proszę mi wierzyć, jako że to może dygresja natury osobistej niepotrzebna, ale ja straciłem rodziców w bardzo młodym wieku. Ja naprawdę potrafię zrozumieć, czym jest ból po stracie najbliższej osoby. Ja z uwagą przeczytałem te listy. I powiem Państwu tak. Rozumiem słowa oburzenia oczywiście, jakie dzisiaj słyszę, jakie się podnoszą. Ale Państwo zapewne doskonale pamiętacie, że już pierwsze ekshumacje prokuratura wojskowa przeprowadziła kilka lat temu. Oczywiście dyskusja nie miała wtedy takiej temperatury, ale argumenty były te same. Proszę Państwa, zamiast pisać taki list wówczas, popatrzcie Państwo, ile było czasu, ile lat na zgłoszenie stosownej inicjatywy ustawodawczej, tak? Przecież w tym 210 artykule wystarczy dopisać dwa słowa, trzy słowa, pięć. Może zarządzić wyjęcie zwłok, ale po uprzednim uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej. Gdzie były te sztaby prawników, prawda, które dzisiaj mówią, zamiast mówić prawdę, że nie przysługuje zażalenie, nie mącić w głowach nie tylko, ale przede wszystkim oczywiście tym rodzinom, które piszą do nas zażalenia, ale także wprowadzać w błąd opinię publiczną, gdzie byli wówczas? Też ekshumacja z 2000, proszę Państwa, chyba 11 roku, tak, była pierwsza jesienią, jak pamiętam, przecież niczym nie różniła się od tej. Też towarzyszy, prawda, akurat to była ekshumacja osoby, co do której była jakby akceptacja członka rodziny, tak? Ale to nie zmienia postaci rzeczy. Argumenty przeciwników tej czynności, które wówczas padały, były takie same. I trzeba było przejawić inicjatywę ustawodawczą, wprowadzić stosowny zapis. I dzisiaj byśmy, proszę Państwa, o tym nie dyskutowali. Nie ma takiego zapisu. Nie ma możliwości złożenia zażalenia, a jeżeli zostanie złożone, zostanie odrzucone. Nie ma innej możliwości, bo przepisy tego nie przewidują. Drodzy Państwo, no może przepraszam najmocniej za nieco przydługi wstęp, ale naprawdę chciałem się tymi refleksjami z Państwem podzielić. Ja głęboko wierzę w dobrą wolę, szczere intencje i naprawdę chęć wyjaśnienia tej sprawy i przyjścia prokuraturze z pomocą, bo wchodzimy teraz w bardzo trudny okres i trudny nie tylko z tych względów, o których wszyscy wiemy, ale to też jest, proszę Państwa, gigantyczna operacja organizacyjna, logistyczna, angażująca, powiedziałbym, setki ludzi. A chcemy rzeczywiście dojść do prawdy. Proszę Państwa, jako funkcjonariusze państwa jesteśmy zobligowani przepisami do tego, by sięgnąć po wszystkie dowody. Ale tylko i wyłącznie po to, by dojść do prawdy. To tyle z mojej strony. Może jeszcze na koniec tylko jedno zdanie. Drodzy Państwo, mówiono często w przeciągu ostatnich kilku lat, że Państwo zdało egzamin, bo sprawnie sprowadziło z zagranicy ciała ofiar, urządziło sprawnie pogrzeby z honorami, z asystą. To wszystko prawda. Ale prawdziwy egzamin stoi w tej chwili przed prokuraturą, drodzy Państwo. I wierzcie mi, prokuratura go zda, ale jeszcze raz apeluję o przyjście z pomocą w tym naprawdę trudnym i bardzo bolesnym dla wszystkich przedsięwzięciu.
Drodzy Państwo, prokuratura krajowa apeluje o stonowanie emocji oraz podawanie sprawdzonych informacji wokół śledztwa smoleńskiego. Dziś na konferencji prasowej prokuratorzy przedstawili stan śledztwa w sprawie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Wysłuchaliśmy wystąpienia zastępcy prokuratora generalnego pana Marka Pasionka. Kończymy audycję aktualności dnia. Zapraszamy do wysłuchania felietonu redaktora Stanisława Michalkiewicza. Szanowni Państwo, cóż za przedziwny zbieg okoliczności, cóż za osobliwy przypadek, a warto przypomnieć opinię księdza Bronisława Bozowskiego, że nie ma przypadków, są tylko znaki, a wobec tego cóż za osobliwy znak, że w setną rocznicę tak zwanego aktu 5 listopada były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju Lech Wałęsa w wywiadzie dla niemieckiej gazety zaapelował o zrobienie z Polską porządku. Akt 5 listopada 1916 roku zapowiadał utworzenie Królestwa Polskiego, które miało pozostawać w łączności z obydwoma mocarstwami, to znaczy Niemcami i Austro-Węgrami, czyli coś takiego, co mamy teraz w następstwie Anschlussu i ratyfikacji traktatu lizbońskiego. 100 lat temu akt 5 listopada stanowił krok naprzód, bo wcześniej nad państwem polskim stał tylko cmentarny krzyż, ale dzisiaj powrót do tamtej sytuacji nie musi być powodem do radości. Zresztą nie o radość tu chodzi, tylko o wezwanie, z jakim nasz kukuniek, czyli były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, zwrócił się do Unii Europejskiej, żeby mianowicie zrobiła z Polską porządek. Polska znalazła się w ślepej uliczce i dlatego potrzebuje pomocy całego świata, powiedział. Świat jak świat, ale niektóre części świata, a przede wszystkim Niemcy, chyba nie pozostaną głuche na ten głos serca gorącego, tym bardziej, że apel Lecha Wałęsy wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez traktat lizboński w przypadku tzw. klauzuli solidarności. Stanowi ona, że jeśli w jakimś kraju członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę zainteresowanego kraju może udzielić mu bratniej pomocy, by zagrożenia dla demokracji usunąć. Wprawdzie Lech Wałęsa nie jest już prezydentem, ale skoro demokracja jest zagrożona, to chyba nikt nie będzie sobie zawracał głowy takimi drobiazgami. Zresztą, jeśli komuś prośba Lecha Wałęsy o interwencję w Polsce nie wystarczy, to przecież jest jeszcze drugi bolek naszych czasów w osobie pana Mateusza Kijowskiego, postawionego na fasadzie Komitetu Obrony Demokracji. Prośba takich dwóch tęgich obrońców demokracji chyba wystarczy do uruchomienia klauzuli solidarności i udzielenia Polsce bratniej pomocy. No dobrze, ale jak właściwie ta bratnia pomoc miałaby wyglądać? Wyobrażam sobie to tak, że ubowcy, co to jeszcze samego znali Stalina, no i oczywiście młodsi też, dzisiaj zorganizowani w Komitecie Obrony Demokracji, wykonają najbrudniejszą, być może również mokrą robotę, zaś nasza niezwyciężona armia zapewni im osłonę siłową. Zapowiedział to otwartym tekstem pan pułkownik rezerwy Adam Mazguła, a podobno nie jest w tej opinii osamotniony, że mianowicie nasza niezwyciężona armia w razie potrzeby stanie na nieubłaganym gruncie obrony Konstytucji, tak samo jak 13 grudnia 1981 roku stanęła na nieubłaganym gruncie obrony ustroju socjalistycznego i sojuszu ze Związkiem Radzieckim. A Unia Europejska udzieli całej operacji osłony politycznej, to znaczy wytłumaczy, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. W tej sytuacji apel Lecha Wałęsy wzbudza podejrzenie, że wykonuje on zadanie zlecone, podobnie jak kiedyś, kiedy to nagrodę za dobre sprawowanie wygrywał w Totolotka. Świadczy to o ciągłości, która utrzymuje się niezależnie od transformacji ustrojowych. Jak punkt ciężkości władzy w naszym nieszczęśliwym kraju 13 grudnia 1981 roku przesunął się z oficjalnych struktur w stronę bezpieczniackich watach, tak już tam pozostał, z tą różnicą, że kiedyś bezpieka zgrupowana była wyłącznie w stronnictwie ruskim, a teraz rozdzieliła się na trzy stronnictwa, również
stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie. Wysługują się one centralom, do których przewerbowały się na służbę jeszcze w drugiej połowie lat 80., rotacyjnie administrując naszym nieszczęśliwym krajem za pośrednictwem swoich politycznych ekspozytów. Tak było w wieku XVII, kiedy to państwa ościenne próbowały sobie Polskę podporządkować, w czym pomagali im wybitne osobistości w rodzaju podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego, który najpierw kombinował z Habsburgami, a potem ze Szwedami, czy w wieku XVIII osobistości w rodzaju Szczęsnego Potockiego, Seweryna Rzewuskiego i Ksawerego Granickiego, przywódców Konfederacji Targowickiej. Okazuje się, że wszyscy oni dochowali się następcy w osobie Kukuńka, który najwyraźniej nie pochodzi od rzymskiego cesarza Walensa. I dopiero na tym tle lepiej rozumiemy, dlaczego w roku 1988 wprowadzono w Polsce moratorium na wykonywanie kary śmierci, a w 1998 zniesiono ją w ogóle. Dzięki temu każdy może bronić demokracji w poczuciu całkowitej bezkarności. Wysłuchaliśmy felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił redaktor Stanisław Michalkiewicz. Jest 10 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze zapraszamy do wspólnego śpiewu godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Marii nasze, chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać czeście Jego. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Może to jest takie swego rodzaju katarzis, to znaczy
Amerykańscy wyborcy mają dosyć establishmentu wszelkiego. Mają, bo nie widzą różnicy między rodziną Bushów a rodziną Clintonów czy Kennedy, bo te klany, stare pieniądze, to jest jedna sitwa, niebieska czy czerwona. Tak. Zagłosowano na Trumpa, bo to był jedyny człowiek, który mówił dość. Niezależnie od konsekwencji, znaczy to jest taki chęć zburzenia czegoś. Że po tym nastąpi po prostu odbudowa. No, tak, tak dzieci zachowują się, zwłaszcza nie tylko dzieci, tak działają ruchy protestu na całym świecie. Znaczy ludzie wychodzą na ulicę, bo mają czegoś dość, rzucają kamieniami, bardzo często wiele rewolucji tak wybuchło. Tak, o, no właśnie, mówimy rzeczywiście o sytuacji rewolucyjnej, ale się republikani sami pluli sobie w brodę, to wiadomo. Przecież i tak, Trump nie spełni swoich obietnic. Nie sądzę, żeby rzeczywiście powstał ten mur, prawda, między Stanami a Meksykiem. To jest... Ale nawet jeżeli powstanie, to co? To znaczy, ten mur nic nie zmieni, to tylko symbol. To nie ma znaczenia. Znaczy, to nie wpłynie na realną politykę. Część obietnic Trump spełni, część nie. On tyle naobiecywał i tylu ludzi naobrażał, że pewnie każdy coś gdzieś znajdzie jakiś punkt w tym, co on mówi, dziś jakąś obietnicę. Natomiast ja wrócę do pytania. Może to jest dokładnie tak duży wstrząs dla systemu, że przed kolejnymi wyborami obie partie będą musiały znaleźć nowych przywódców. Obie partie będą musiały się w jakiś sposób przedefiniować. No rzeczywiście, teraz widzę tylko zgliszcze po tych wyborach. Jestem przekonany, że Trump i Hillary też, prawda, to są ostatnie osoby, które mogą ewentualnie przerzucić mosty. Dzisiaj oboje mówili bardzo pięknie, prawda, o tym, że jesteśmy jednym narodem, że musimy się zjednoczyć wokół nowego prezydenta i szanować i tak dalej. No wiemy, ile znaczą tego typu właśnie teksty. Nic, prawda? Teraz polaryzacja będzie jeszcze głębsza. Ci, którzy głosowali na Clinton, na pewno pozostaną nieprzejednani wobec Trumpa i odwrotnie. Więc bardzo trudno przewidzieć, jak niebawem następujący konflikt w swoich różnych formach będzie wyglądał, ale będzie dużo gorszy niż cokolwiek do tej pory. No może to jest też doskonały test systemu amerykańskiego. Tych hamulców, checks and balances, systemu zbudowanego przez ojców założycieli i celowo tak skomplikowanego, żeby go było bardzo trudno rozmontować. W związku z tym może to jest tak, że ten system spowoduje, że Trump nie będzie w stanie zniszczyć tyle, ile pan się obawia, że zniszczy. No, rzeczywiście mamy instytucję impeachment, więc nadzieja umiera ostatnia, prawda? Więc można mieć nadzieję, że Trump się nie zmieni. I zresztą widzieliśmy to w trakcie kampanii, że był niezreformowany. Że no na przykład wyślę swoich osiłków z Izby Skarbowej na swoich wrogów, coś w tym stylu, prawda? I przez to będzie impeachment, prawda? Czyli proces o usunięcie go z urzędu. Ostatni taki proces próbowano podjąć wobec Clintona, ale to zupełnie tak. No ale jeśli patrzymy na Pence'a, jego wiceprezydenta oraz na Kane'a, ja z miesiąc temu, dwa miesiące temu, patrząc na tych wiceprezydentów, kandydatów, przekonałem się, że jednak jest jakaś głębsza mądrość w tym, że mamy ten urząd wice, bo to są starsi ludzie, Trump i Clinton, i patrząc na nich, życząc im zdrowia, wiadomo, jakoś łatwiej było patrzeć na nich, widząc też na tle Kane'a i Pence'a. Pence jest konserwatystą przecież i nie jest człowiek niebezpieczny. Może to jest kolejny punkt. Znaczy, oczywiście trzeba pamiętać, że Donald Trump jest najstarszym prezydentem pierwszej kadencji w historii.
Czy to prawda, czy 70 lat ma do tej pory Reagan, 68 i był do tej pory najstarszy. No właśnie. W związku z tym rzeczywiście Trump tutaj młodzieniaszkiem nie jest, jeżeli zostanie na dwie kadencje, skończy w wieku 78 lat. Patrząc na to, co dzieje się z prezydentami amerykańskimi znacznie młodszymi, choćby Obama, który się przez te 8 lat dramatycznie postarzał, to jest wyzwanie. Natomiast mam pytanie też o obsadzenie stanowisk, bo przecież tak, prezydent to prezydent, ale on przychodzi do Waszyngtonu wymieniając cały ten górny eszelon urzędów. I on musi obsadzić stanowiska, tysiące stanowisk, po prostu profesjonalistami. W związku z tym może ta cała rzesza ludzi również będzie w jakiś sposób równoważyć jego szaleństwo. Możliwe. Benefit of the doubt, tak, ale widzieliśmy raz po raz w trakcie kampanii, że on nie słucha doradców, ani specjalistów. Parę tygodni temu był taki przykład, że specjaliści pokazali mu od bezpieczeństwa narodowego, że jednak to Rosjanie stoją za tymi hakerami, prawda, i nie wierzył. Wyszedł po prostu z tego spotkania. Specjaliści nawet otwarci w prasie narzekali na ten temat. Przecież pokazaliśmy czaro na białe, a jednak nie uwierzył. Więc czy Trump będzie nagle słuchać doradców i specjalistów jako prezydent? Znowu, ja nie widzę powodu, by tak wierzyć. No ale to było w czasie kampanii wyborczej. Znaczy, w czasie kampanii trudno patrzeć na i wyciągać wnioski na podstawie kampanii wyborczej. Politycy mają to do siebie, że mówiąc łagodnie, mijają się z prawdą. W czasie kampanii wyborczej nie traktują poważnie różnych rzeczy, które później po prostu rzeczywistość ich zgłusza. Może tutaj też tak będzie, że rzeczywistość spowoduje, że Donald Trump będzie musiał być bardziej racjonalny w tym, co robi. Trump, jeśli chodzi o zasady prowadzenia kampanii wyborczej, Trump złama dosłownie wszystkie zasady, prawda? Nie ma czegoś złego, czego on nie zrobił, a jednak wygrał. I tak zrobił, łamał te wszystkie zasady wbrew racji. Ale to może to jest właśnie znak czasów. To znaczy zasady prowadzenia polityki, zasady kampanii wyborczej powstawały w innej rzeczywistości. Teraz świat się zmienił, mówimy o rzeczywistości mediów elektronicznych, o dostępie do informacji i tak dalej. I po prostu musimy przewartościować nasze spojrzenie, bo przyszedł ktoś, kto połamał zasady, a mimo to wygrał, czyli był skuteczny. W związku z tym może również na realną politykę, na sposoby rządzenia i prowadzenia polityki musimy spojrzeć troszeczkę inaczej. Skończył się z Trumpem, może skończył się właśnie 20 wiek w polityce amerykańskiej. No sądzę, że całe to zjawisko Trumpa mogło istnieć tylko dzięki temu, że już nie ma centrum w życiu amerykańskim, na pewno nie w życiu politycznym. Polaryzacja właśnie tak sprawiła, że już go nie ma. A głębiej patrząc, to brak prawdziwego przywództwa w Ameryce jest przyczyną właśnie tego braku centrum, bo przywódcy, którzy nakreślają cele, misje, prawda? Amerykanie swobodnie mówią o swoich różnych misjach historycznych, prawda? I odkąd zimna wojna skończyła się szczęśliwie dla nas, prawda, to już nie ma nowej misji. Ani Clinton, prawda, Bill, ani Bush, ani Obama też właśnie nie nakreślili nowej misji narodowej. I przez to nie ma tej zgody. I ludzie po prostu idą w każdym kierunku osobno. To jest to samo zjawisko możemy zaobserwować w Europie. Brak przywództwa, miejsce przywódców, liderów zajmują urzędnicy, którzy gdzieś tam wykonują swoją pracę, ale nic poza to nie są w stanie, nie mają charyzmy. W związku z tym
Może również Stanach Zjednoczonych potrzebny jest wstrząs dla systemu, bo trudno mi uwierzyć w to, żeby Wielka Ameryka ze swoim ogromnym optymizmem, który pozwalał podbić kontynent, go zdobyć, zbudować potężny, najpotężniejszy kraj na świecie, nagle stoczyła się w niebyt. Znaczy, ten duch gdzieś musi być, w związku z tym, że to jest szansa na to, żeby pojawili się po prostu nowi przywódcy, kolejne pokolenie. Może Trump to jest po prostu oznaka końca pewnego pokolenia. To jest koniec pewnej ciągłości, pewnej formuły naszej republiki. Tak jak Francja ma ich 5, prawda? Tak jak niemal każdy kraj w Europie przeszedł od feudalizmu do monarchii, do komunizmu i faszyzmu i do demokracji. Teraz w Stanach to będzie w ogóle nowa logika polityczna i nowa formuła. Powtarzam, ja widzę zerwanie się, rozerwanie ciągłości politycznej. A czy to może stwarzać szansę na nowych ruchów politycznych? To znaczy, że ten zabetonowany układ dwupartyjny się połamie? Tak jak przecież w Wielkiej Brytanii. Przez całe dekady dwie partie polityczne i zawsze studentów nauk politycznych uczono, że w Wielkiej Brytanii nie ma polityki koalicyjnej. To się skończyło. Może również w Stanach Zjednoczonych kończy się system dwupartyjny. Pojawia się miejsce dla trzeciej, czwartej, piątej siły. Powiem się, że dużo więcej się kończy w Ameryce. Jesteśmy teraz po takim załamaniu, jak po przegranej bitwie w wojnie. To są już zgliszcza istniejącego establishmentu. Lud jest wściekły i nieracjonalny. A co z tego wyniknie, jeśli kojarzymy mgliście nawet predyspozycje osobowościowe tego Trumpa, to nie ma z niczym dobrym, niczego dobrego nie można się spodziewać. Jestem czarnowidzem, oczywiście. Sądzę, że historiozoficzne koncepcje nieraz pomagają. I Toynbee podkreślił, że nieraz załamanie pewnego społeczeństwa w dość dawnej przeszłości jest prawdziwą przyczyną późniejszej dezintegracji społeczeństwa czy społeczności. Że po takim bardzo potężnym załamaniu są seryjne takie klęski, ożywienia, prawda? Ale tylko do czasu, prawda? Ta jakby gumowa piłka odbija się coraz niżej, aż po prostu sobie tam leży. I być może to jest jedna z ostatnich klęsk. Żaden kraj, żaden system polityczny nie jest wieczny. I ja skłonny jestem wierzyć, że patrzymy na koniec ciągłości politycznej Stanów Zjednoczonych. No, jest ten Zjednoczony nie zniknął. Znaczy tutaj Donald Trump, jak rozumiem, o tym, on nie jest... Nie. Donald Trump tutaj nie jest przyczyną, jest jakby objawem długiej choroby. No on też jest potężnym wandalem, prawda, jeśli chodzi o niszczenie tego systemu, ale nie znaczy, mówię, to jeszcze dajemy mu szansę, znaczy on dopiero obejmuje urząd. No, czy takie nadzieje są uzasadnione? Nie sądzę. Ale nie mówię, że ten kraj zniknie. No przecież Hiszpania jest... Prawda, do dzisiaj, choć Franco już nie ma i królów nie ma, to znaczy dawnych, panujących królów. No, kraje jednak są, społeczeństwo istnieją, ale ta formuła polityczna się skończyła wraz z wyborem Trumpa i obawiam się, że je też się skończyła z wyborem Hillary. Hillary Clinton aż tak by była niszczycielska, ja mam wrażenie, że ona by była zapewniła kontynuację dużej. Kontynuacja i tak, w roli zombie. Prawda? One by nie wymyśliły nowej misji. Ona nie byłaby w stanie zjednoczyć elektoratu republikańskiego. Ona, tak jak Trump, to są ostatnie osoby, które mogą przerzucić mosty wobec opozycji i zbudować. Ona ledwo zbudowała swoją kampanię w obrębie elektoratu demokratycznego. Przecież Sanders, człowiek niby znikąd, mówiąc otwarcie o socjalizmie, niemal wygrał właśnie nominację demokratów, więc nie, to była bardzo, bardzo słaba kandydatura. I nie było naprawdę żadnej lepszej.
dobrze, ani po jednej, ani po drugiej stronie, co by oznaczało, że oczywiście bardzo ciekawe lata teraz przed nami, na pana zapewne przerażające bardziej niż ciekawe. Zobaczymy, kim Donald Trump obsadzi stanowiska, zobaczymy, jakie decyzje będzie podejmował, a może z tych zgliszcz znowu odrodzi się Feniks i Stany Zjednoczone znajdą nową formułę na siebie, na swoją przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był, jak sam powiedział, Czarnowic Filip Ryski, historyk mieszkający w Polsce. To wszystko w dzisiejszym Świecie w Powiększeniu. Żegna się Jarosław Kociszewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Wiecki sam przedziera się za Grzyna Nowaczka. Nie strata naszych miejsca. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Łooot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Wodpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Promocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Krawka. Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych w Polsce chcą udowodnić, że nie są skażone smogiem. W postulatach do Ministerstwa Zdrowia domagają się, aby stan czystości powietrza podawano bezpośrednio z miejscowości, a nie ze strefy. Szczegóły Monika Chrobak. Zdaniem wiceburmistrza Krynicy Zdroju Tomasza Połowca, dotychczasowy system badania jakości powietrza jest krzywdzący dla uzdrowisk. Powoduje poważne straty wizerunkowe. Z uwagi na to, że Polska jest bardzo zróżnicowana ekonomicznie i gospodarczo. Mamy tereny przemysłowe i mamy tereny typowo uzdrowiskowe. Więc zawsze proces uśredniania nigdy nie będzie adekwatny do rzeczywistej jakości powietrza. Gminy uzdrowiskowe inwestują już we własne stacje pomiarowe, które badają jakość powietrza na ich terenie. Są one m.in. w Sopocie, Busku-Zdroju czy Muszynie. One tutaj pokazują, że spełniamy te wszystkie normy. Mówi burmistrz Muszyny Jan Golba i dodaje. Mam nadzieję, że uda się zmienić to rozporządzenie, które będzie nam pozwalało prowadzić badania w oparciu o inne rozwiązania. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to my nigdy nie będziemy w stanie pokazać, jaka jest czystość powietrza. Postulaty dotyczące zmian przepisów w tym zakresie trafiły już do resortu zdrowia. Monika Chrobak, Polskie Radio. Prawie 1,5 miliona zwiedzających odwiedziło największe targi książki na Bliskim Wschodzie. Wśród publikacji z 1400 wydawnictw na świecie zobaczyć można wiele wartościowych starodruków. Inwestycja w starodruki jest jednym ze sposobów lokowania pieniędzy w krajach Zatoki Perskiej. Ponad $500 000 zapłacić trzeba za fragment najstarszego na świecie Koranu. Pierwszą drukowaną arabską kopię księgi Tysiąca i Jednej Nocy prezentuje Mohamed Asif, pakistański sprzedawca starodruków. Kupił ją okazyjnie w antykwariacie w Paryżu za $10,000. Była bardzo tania, więc kupiłem. Dzisiaj za starodruk trzeba zapłacić $250,000. Zainteresowanie starodrukami ciągle rośnie mimo kryzysu finansowego. Może oni mają za dużo pieniędzy. Kupują, a my sprzedajemy. Manuskrypty spotykają się z zainteresowaniem nie tylko indywidualnych nabywców, ale również instytucji. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Ostatnie lata w bieżącej dekadzie były najgorętszymi w notowanej historii. Dane opublikowała Światowa Organizacja Meteorologiczna podczas ONZ-owskiej konferencji klimatycznej w marokańskim Marrakeszu. Chodzi o najgorętszy 5-letni okres, czyli o lata 2011-2015. Były one cieplejsze, przeciętnie o 0,57 stopnia Celsjusza w stosunku do długoterminowej średniej. Szczególnie dużą zmianę odczuła Europa, gdzie wzrost temperatur wynosił ponad 1 stopień. Zwyżkę aż o 3 stopnie zaobserwowano na arktycznym wybrzeżu Rosji. Według prognoz 2016 będzie kolejnym najgorętszym rokiem w notowanej historii, mówi Radiu ONZ szef Światowej Organizacji Meteorologicznej Peter Italas. Dane za każdy poszczególny miesiąc wskazują, że w tym roku wzrost temperatur wyniesie 1,2 stopnia. Raport organizacji sugeruje, że obecne spalanie paliw kopalnych na Ziemi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych upałów co najmniej 10-krotnie. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24.
słowem wszystko. Jest 5:33. O tym, dlaczego Amerykanie poparli Donalda Trumpa, z Jackiem Przybylskim z Tygodnika do Rzeczy na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiał Paweł Reszka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Pan redaktor Przybylski to mój serdeczny kolega, teraz sekretarz redakcji Tygodnika do Rzeczy, ale kiedyś korespondent w Waszyngtonie. I ja z Jackiem czuję taką więź, ponieważ mnie kiedyś Rzeczpospolita wysłała do Moskwy, ja się zakochałem w Rosji, a Ciebie wysłała Rzeczpospolita do Ameryki i zakochałeś się w Ameryce, tak? Tak jest. Powiedz mi, co takiego jest w Ameryce, co ujmuje, bo mnie, ja w życiu nie byłem w Stanach Zjednoczonych, raz byłem w Kanadzie i powiedziano mi, i w Toronto, podobno najbardziej amerykańskim mieście z kanadyjskich miast, powiedziano mi, że wysiądziesz i zobaczysz, albo polubisz, albo nie. Ja wyszedłem tak z tego hotelu, pomyślałem sobie, o rany, czuję się jak Gulliver w krainie olbrzymów. Mówię, ciekawe, kiedy jest następny samolot do domu, ale rozumiem, że na tobie inne wrażenie Ameryka zrobiła. Waszyngton jest taki europejski, także na początku miałem trochę łatwiej, ale Ameryka to jest... Tam jest wszystko, to jest i właśnie kawałek Europy, i jest piękna przyroda, są fantastyczni ludzie, jest ten wielki optymizm i taka wiara, że naprawdę jak chcesz i się do tego przyłożysz, to ci się uda, tak? I dzisiaj wszyscy mówią o Trumpie i Trump tak naprawdę, mimo że jest miliarderem oczywiście, tak, i odziedziczył wielkie pieniądze po ojcu i tak dalej, to też jest takim uosobieniem tego snu, amerykańskiego snu, dlatego że jak rok temu ogłaszał, że chce kandydować, to mało kto wierzył, że rzeczywiście... Fanaberia tak, bogatego człowieka. Tak, właśnie. Bogaty może. Kto bogatemu zabroni, tak? I... No dobra, kandyduje. Rosjanie mówią, każdy kaprys za pana pieniądze. No, kandyduje, ale no, dla wyboru żadnych nie wygra, tak? Potem się okazało, że wygrał. Potem nominacji to na pewno nie zdobędzie, tak? Jednak zdobył. I w końcu wygrał wybory. I mimo, że właśnie nie miał doświadczenia żadnego, tak? Jeśli chodzi o piastowanie urzędu, to... To mu się udało i Amerykanie go poparli. Poparli go między innymi dlatego, że był tym outsiderem, był człowiekiem z zewnątrz, bo to jest też fajne w Ameryce, że to są ludzie, którzy wierzą, że mogą coś zmienić. Czyli jeżeli nie ufają elitom, nie ufają kongresowi, kongres ma jakieś beznadziejne notowania, 10-20% Amerykanów pozytywnie go ocenia, a reszta uważa, że ci ludzie źle pracują albo nie pracują. No i teraz uwierzyli, że mogą pójść do wyborów i coś zmienić. No i zmienili. Czy na lepsze, to będziemy wiedzieć potem, ale to się udało. Dobrze, Jacku, to powiedz mi, która Ameryka jest prawdziwa? Trochę się owijaliśmy po świecie, jeździliśmy na różne wojny, Ameryka robiła na nas zawsze wrażenie, bo oni wyprzedzali o ileś długości wszystkich pozostałych. Drony, technologie, no, prawdopodobnie jak się wjeżdża do tego Nowego Jorku, do Waszyngtonu, to widać, że to jest niesamowicie nowoczesne. Czy ta Ameryka z tych środkowych stanów. Przyczepy kempingowe, rozwalające się drogi, jakiś huragan, który przeszedł i nie można się pozbierać, jakieś biedne dzieci biegające tu i tam. Która Ameryka jest prawdziwa? Jest kilka, jak nie więcej, no, pewnie kilkadziesiąt prawdziwych Ameryk. Jest ta Ameryka waszyngtońska, czyli Ameryka wielkiego świata, przywódców Białego Domu, wspaniałych muzeów. Jest Ameryka nowojorska, gdzie to tempo jest ogromne, gdzie są rzeczywiście wielkie drapacze chmur, ogromne korki, gdzie zdarza się, że stoisz w ludzkim korku, czyli na chodniku nie ma jak się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. I to trzeba właśnie, tak jak mówiłeś, albo polubić i pokochać, albo znienawidzić. Mi się tam bardzo podobało. Jest Ameryka taka jak Nowy Orlean, tak, zupełnie inna, już bardziej muzyczna, też trochę niebezpieczna, ale właśnie taka wspaniała. Z podmuchem Karaibów i Francji. Dokładnie, tak. No i jest to zachodnie wybrzeże z pięknymi parkami narodowymi, z tymi zwykłymi ludźmi, którzy są właśnie
bardzo zaangażowani i wierzący w swoją siłę. To takie przekonanie, że ty jesteś panem swojego losu, to jest coś bardzo fajnego. Powiedz mi, czy Amerykanie są patriotami? Bo profesor Olbicki mówi, wszystko polega na tym, że my źle tłumaczymy tę nazwę. To nie są Zjednoczone Stany, tylko Zjednoczone Państwa. Ale rozumiem, że jest coś takiego jak poczucie bycia Amerykaninem. I wiem z twoich tekstów i wiemy też z obserwacji, że Amerykanie niestety chyba przestali się lubić. Ty opowiedziałeś taki piękny tekst, napisałeś, że ktoś jest zwolennikiem, że Republikanie z demokratami, tak jak Rody Capuletti i Montecchi, starają się nie mieszkać w tych samych miejscach, nie uprawiają tego samego zawodu, starają się, żeby nie było mieszanych małżeństw, a nawet innych zapachów używają. Rzeczywiście tak jest, oni już tak przestali się lubić. No, ten podział na właśnie Amerykę demokratów, republikanów teraz jest bardzo widoczny. On narasta od wielu lat. No i rzeczywiście u nas mimo różnych podziałów, no jednak jeszcze nie jest tak, że jeżeli córka czy syn przyprowadzą do domu zwolennika innej partii, no to będzie to jakaś tragedia, tak? Tam tak być może. Czyli jeśli jesteś zwolennikiem republikanów, no to z demokratką na randkę w zasadzie no prawie nie ma po co iść. To rzeczywiście tak jest. Amerykanie żyją, wielu Amerykanów żyje tym samym sercem, czyli przed wyborami na trawnikach jest bardzo dużo jakichś takich tabliczek, ja głosuję na tego albo na kogoś innego. Najgorzej mają właśnie te małżeństwa mieszane, dlatego że tutaj te tabliczki są obydwie i jest to dobrze zaznaczone, która część związku głosuje za kim. Ale to jest właśnie fajne w Stanach, że właśnie możesz to wszystko pokazywać, że masz takie nalewki, które możesz się pochwalić, że głosowałeś, możesz się pochwalić, na kogo głosowałeś i przekonywać w sposób najczęściej bardzo pokojowy innych do swoich racji. Trochę właśnie wracając do tego Trumpa, on to wykorzystał, no, że te nastroje, które czuć było tego właśnie anty-establishmentowego ruchu, wykorzystał, powiedział, chcecie zmiany, no to ja wam dam, tak? I dlatego został poparty, ale to nie było poparcie dla polityka, to było poparcie jakiegoś ruchu społecznego i to było widać na stadionach, to było widać, jak on przemawiał, popełniając mnóstwo błędów z punktu widzenia politologów, a nagle się okazało, że to się ludziom podoba, tak? I że to tym Amerykanom, którzy czuli się zapomnieni, którzy uważali, nie, no o nas to elity w ogóle nie myślą, on nagle zaczął mówić tak, że pomyśleli, ej, to może w tym roku pójdziemy jednak ze głosowaniem. Michał Szakowski 8 lat temu pojechał do małego miasteczka Ferryday w Luizjanie, miasteczka zamieszkałego przez w większości 3/4 przez czarnoskóry, takiej stolicy bluesa. To niewielkie miasteczko, 3,5 tysiąca mieszkańców i chciałem, żeby Państwo posłuchali, co wtedy mówiło się w Ameryce, na co Amerykanie czekali 8 lat temu. Chciałem w końcu zobaczyć, jak wyglądają tańcbudy zwane juke jointami, w których nie tylko się bawiono, ale i uczono muzyki z owianej magią Delphi Mississippi. To miał być legendarny bar ZZ od imienia właścicielki ZZ Dunmore i to jego sława w tym regionie przyciągnęła moją uwagę. Pominąć Jerry'ego Lee Lewisa oczywiście nie mogę, bo właśnie w takim jak ZZ lokalu podpatrywał bluesmenów i to były jego pierwsze jakże ważne lekcje. Baru ZZ jednak już nie ma. Jego właścicielka zrezygnowała i wyjechała w nieznane miejsce. Widziałem za to slumsy, w których siedzieli murzyni i nieprzychylnymi gestami kazali się po prostu wynosić. Podobno właśnie dlatego ZZ nie chciała prowadzić już swojego interesu. Co się więc zmieniło w Ferryday od czasów Jerry'ego Lee Lewisa? Wyjaśniła mi to dwójka czarnych mieszkańców Ferryday'a. Rosemary Watkins, starsza pani pamiętająca tanzbudę i Jerry'ego Lee Lewisa oraz jej wnuczek, teraz zakochany w hip-hopie z Los Angeles, Kenny'ego Watkins. To naprawdę niedobre miejsce, gdzie była ZZ. Chodzenie tam jest niebezpieczne już nie tylko dla białych, ale dla innych czarnych.
tam już nie znajdziesz bluesa i zabawy. Babcia Kendo, Rosemary Watkins potwierdziła. Teraz jest te kilka barów, ale co z tego, jest w nich tyle przemocy, strzelaniny. Jak ja chodziłam do baru, to było i piwo, i tańce, i zabawa. Można było na piechotę wrócić w nocy do domu. Teraz 2-3 razy w ciągu nocy słychać strzelaninę. Już nie jest tak jak dawniej. Wbrew tej opinii, optymistą pozostaje burmistrz Felidea, weteran wojny wietnamskiej, Glenn McGlothin. Gra i śpiewa w zespole bluesowym i sam mówi, że to pomaga mu zdobyć serca czarnej ludności miasta. Tutaj oni są większością, jest ich ponad 80%. Wybrali właśnie mnie i jestem w Felideju białym burmistrzem. W niczym nie różnimy się od innych miast Delty Mississippi, a przestępczość i tak spadła, już nie jest tak jak kilka lat temu. Zapytałem, czy młodzież ma szansę na rozwój. Szczerze mówiąc, to młodzież tu kariery nie zrobi. Ci po koledżu uciekają do większych miast. W ciągu ostatnich 20 lat kilka fabryk zostało zamkniętych, a ostatnio ta zła sytuacja gospodarcza. Biznesmeni inwestują za granicą. Jest źle. Swego czasu do większego miasta uciekł Jerry Lee Lewis. Ale poza walizką wiedział wiele na temat muzyki. Pytanie tylko, czy Felidej doczeka się następcy tego znanego artysty. Tu Radio Maryja, katolicki głos w twoim domu. Felidej w Luizjanie 8 lat temu. Ludzie już bali się wychodzić. Pani mówi, we don't go to bars. A Jerry Lee Lewis to jest rock'n'rollowiec znany, któremu państwo nie chcieliby pożyczyć swojego fortepianu, bo grało na nim nogami. Jak to jest? No, ten czarnoskóry prezydent Barack Obama miał coś zmienić, zasypać te podziały amerykańskie, no ale na koniec jego prezydentury, na koniec po 8 latach mieliśmy wystąpienia czarnoskóry ludności, oni mówili, że są dyskryminowani, że policja do nich strzela jak do kaczy. Powiedz, jak to jest w tej Ameryce, bo wiem, że sam mieszkałeś w takiej dzielnicy. Jak to jest, jak to było, jak na ciebie patrzono? Ja rzeczywiście przez pewien czas mieszkałem w okolicy, gdzie byłem białą mniejszością, ale no, nie było to nic strasznego. Oczywiście dla białego, jak nagle przestaje być w większości i jest jedynym białym na przykład. Zmienia się optyka, ciekawe, nie? Zmienia się optyka, tak. Ale co prawda w Waszyngtonie jest na przykład jedna z dzielnic zamieszkana głównie właśnie przez czarnoskórych, do których niektórzy zagraniczni korespondenci w ogóle nie jeżdżą. No jak się tam pojechało, nie było wcale tak źle. Choć przestępczość rzeczywiście jest wysoka. I też z tego wynika to poczucie złego traktowania przez czarnoskórych mieszkańców Ameryki. Także jeśli statystyki pokazują, jak wielu czarnoskórych siedzi za kratami, no to potem oni, mimo że to profilowanie rasowe jest zakazane, no to automatycznie rzeczywiście padają trochę ofiarą takiego postrzegania przez też białych policjantów, że no, czarny może mieć coś tam rzeczywiście za uszami i może być podejrzany. I Barack Obama tego nie zmienił. Nie zmienił tego ani czarnoskóry prezydent, nie zmienił tego czarnoskóry prokurator generalny. A te wybory pokazały, jak aktualne są te podziały, tak? Jak nadal ten podział na białych, czarnych obowiązuje i większość białych poparło Donalda Trumpa, większość czarnych, 88% poparło Hillary Clinton. No właśnie, chcę cię o to zapytać, bo to przedziwne, to tak jakby teraz biali poczuli się dyskryminowani i powiedzieli, słuchajcie, na nas nikt nie zwraca uwagi, no to wybierzemy sobie kogoś, kto jest zupełnie antysystemowy, ale czy to nie jest taki łabędzi śpiew, bo niedługo oni będą w mniejszości. Być może to jest ostatni taki trochę zwariowany prezydent, ostatni zwariowany wybór, który ma bronić takiego świata, który już odchodzi. Dokładnie tak. No to jest obrona starego świata, świata białych, świata mężczyzn, dlatego że ten człowiek, który no,
obrażam wszystkich dookoła, ale obrażam też w bardzo niewybredny sposób kobiety. No to już obciachowe było momentami. Tak, zachowywało się naprawdę źle. Naprawdę, nawet jak... Gentleman miałby trudności z wytrzymaniem czegoś takiego. To prawda, nawet jeśli chodzi o te żarty w męskiej szatni, no to tam też jakiś poziom jest. No. I tutaj sam go przekroczył. Ale i obrona właśnie tego świata ginącego, dlatego że biali stanowią w tej chwili w Stanach mniej więcej 60-62%, przybywa latynosów i może się rzeczywiście okazać, że następni prezydenci już nie będą biali. I myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Tutaj też ciekawe, że na Trumpa głosowało bardzo wielu starszych ludzi. Ci młodsi już popierali Hillary Clinton, która tak czy owak przyjdzie do historii. Tak? Ona jest pierwszą kobietą, która zdobyła nominację jednej z głównych partii. Myślę, że masz rację, że to była taka obrona tego starego świata, tej Ameryki, która powoli przemija. Powiedz mi, czy tak ostra kampania wyborcza, tak brutalna kampania wyborcza pod hasłem ty jesteś gwałcicielem albo zwyrodnialcem, ty jesteś złodziejką, nie rozbija w jakimś sensie systemu. Ja rozumiem, że Donald Trump wyszedł teraz i powiedział, jesteśmy jedną biało-czerwoną drużyną z gwiazdkami, musimy się pogodzić, no ale gdzieś chyba to, co zostało powiedziane, zostaje. Czy Ameryka tak przejdzie po raz kolejny nad tym wszystkim do porządku dziennego? No to niestety zostaje i słyszeliśmy dzisiaj informacje o tym, że strona dotycząca imigracji do Kanady nagle się zawiesiła, dlatego że było tylu Amerykanów, którzy sprawdzali, jak mogliby uciec do Kanady, że serwer już tego nie wytrzymał. Ale pewnie tych uciekających będzie niewielu jednak, ale no, myślę, że te brudy, które zostały wyciągnięte, no one zostają i niezależnie od tego, czy wygrałaby Hillary Clinton, czy teraz jak wygrał Donald Trump, no to każdy z nich byłby chyba najbardziej znienawidzonym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oni i Hillary Clinton, i Donald Trump mieli te wskaźniki antypoparcia na poziomie ponad 60%. Także Amerykanie wybierali, kogo mniej nie lubią. Ja zawsze uważałem, że takie pytania za niemądre, ale i tak je zadam. Przez lata obserwowaliśmy Ukrainę, która w każdych wyborach była dokładnie tak samo podzielona. To troszeczkę się przesuwało w lewo, w prawo, ale można było zrobić takie granice, tak? Że to jest ta część taka proeuropejska, prozachodnia, to jest część prorosyjska. Jak się patrzy na... I każdy, kto mi mówił, oni się kiedyś podzielą, to pukałem się w głowie, daj spokój, to jest absolutnie niemożliwe, za dużo jest interesów, to za fajne kraj jest. Teraz jak zacząłem analizować wybory amerykańskie, to oni też są dość dokładnie podzieleni. Są te swing states, które się wahają i są stany, które zawsze głosują na tych samych. Środek, południe to są republikanie, północny wschód i zachód to są demokraci. Czy to źle wróży Ameryce? Nie, bo tak było wcześniej, tak i jest. Potem Ameryka, też poszczególne partie, dwa, trzy miesiące temu bardzo wielu komentatorów już przepowiadało, że to już absolutny koniec partii republikańskiej. Także fakt, że nominowali Trumpa, to nie dość, że stracą Biały Dom, to stracą Kongres, nie będą mieli ani większości Izby Reprezentantów, ani w Senacie, że będzie strasznie. Jak ja jeszcze byłem w Waszyngtonie, Tea Party, czyli ta partia herbaciana, to samo miało sprawić, że partia republikańska rozsypie się natychmiast. No, całe szczęście Amerykanie mają właśnie coś takiego, że mimo tych podziałów, mimo bardzo wyraźnych opinii i poglądów, no potrafią potem jakoś współdziałać, to nie będzie proste i tak naprawdę Trump, mimo że jest teoretycznym kandydatem i praktycznym kandydatem Partii Republikańskiej, a Partia Republikańska ma teraz większość
większość i w Senacie i w Izbie Reprezentantów. Moto te elity jednak wielu z członków elity partyjnych zdradziło Trumpa. Tak? Mówi się, że to będzie kandydat na 4 lata i zaraz jak się wprowadzi do Białego Domu, to i Republikanie, i demokraci będą kombinowali, jakby tu się go pozbyć za 4 lata, bo Republikanie też go za bardzo, przecież jak sam powiedziałeś, nie lubić. To będzie tak, że właśnie skończyła się kampania i wchodzimy w długą, kolejną, 4-letnią mega kampanię. Na pewno nie będzie to bardzo proste dla Trumpa. Republikanie od początku chcieli się go pozbyć, najpierw po prostu myśleli, że i tak nie ma szans. Potem jak jakieś szanse się pojawiły, to próbowali, ale nagle się okazało, że nie ma jak. A po wszystkich skandalach rzeczywiście część Republikanów, jak na przykład John McCain, znany senator, znany też Polakom, no wprost mówił, że na Trumpa to on nie zamierza głosować. John McCain, który wydawał się idealnym kandydatem na prezydenta, bo to bohater.